Cześć. Jeśli nie radzisz sobie z nawrotem do stylu grzbietowego, dzisiaj specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 3 ćwiczenia w tym temacie. Zapraszam. Przewrót w przód w wodzie to fundament dobrego nawrotu koziołkowego. Zaczynamy od pozycji stojącej. Nadajemy ciału rotację zgięciem tułowia i obracamy się wokół osi poprzecznej ciała. W trakcie obrotu zginamy ramiona w łokciach w celu przyspieszenia go. Ważne, żeby po przewrocie wylądować w tym samym miejscu w pozycji początkowej. Staramy się, żeby nasza pozycja w trakcie obrotu była zwarta. Progresja ćwiczenia to przewroty w przód pod wodą na wodzie głębokiej. Ćwiczenie rozpoczynamy płynąc grzbietem w stronę ściany nawrotowej. Wykonujemy nawrót i mocne odbicie w pozycji strzałkowej na plecach. W bezruchu staramy się doszybować jak najdalej. Ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji pionowej na wodzie głębokiej. Schodzimy na dno do pozycji półprzysiadu. Wykonujemy dynamiczny wyskok w górę z rękami w pozycji strzałkowej, połączony z mocną pracą nóg do delfina. Czynność powtarzamy 5 razy pod rząd. Wykonujemy od 3 do 5 serii. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.